Spotkaniem dotyczącym zasad pierwszej pomocy rozpoczął się tegoroczny cykl poranków w parku. Ratownik Jacek Smolis przekazał dzieciom niezbędną wiedzę teoretyczną i elementy wiedzy praktycznej. Później w świat tańca najmłodszych wprowadził Karol Tomczak. Dzieci poznały kroki salsy i makareny. Kolejny poranek w parku już w najbliższy czwartek. 11 lipca. Od godziny 10 dzieci będą wspólnie malować marzenia na wachlarzach. Wszystkie prace zostaną wystawione wzdłuż alei w parku, tworząc kolorową wystawę. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbędą się w miejskiej hali sportowej przy Alei Broni 1E.